Jak przyszedłem na historię, to pierwszy rok był dla mnie pewnym zawodem. To znaczy, to był rok odsiewu, to był rok dosyć szkolny. Nie bardzo się umiałem w tym znaleźć i nawet myślałem, czy nie uciec. No ale ten drugi rok, miałem zajęcia z historii średniowiecznej z Marianem Małowistem, potem moim mistrzem. Miałem zajęcia z historii Polski, wykłady z profesorem Geisztorem. Historię średniowieczną powszechną wykładał profesor Manteuffel. No rzeczywiście zetknięcie się z tak wspaniałymi postaciami było dla mnie, no co tu dużo gadać, olśniewające. Ale jedną ważną cechą zajęć w Instytucie Historycznym, do dzisiaj to istnieje, to to, że profesorowie prowadzili zajęcia z przedmiotów tych kursowych, to znaczy na przykład ćwiczenia z historii średniowiecznej. No i te ćwiczenia z historii średniowiecznej z Małowistem to oczywiście najróżniejsze mam wspomnienia, ale przede wszystkim pamiętam, jak wszedł po raz pierwszy. Mój mistrz przyszły, miał wtedy 50 parę lat, urodził się w 1909 roku, no to w 60 miał 51 lat. No, wydawał mi się potwornie stary przede wszystkim, starzec, wszedł, prawda? Był kaleką, w związku z tym jeszcze bardziej to wrażenie właśnie no, dystansu pewnego, nawet fizycznego, takie było bardzo mocne. No, ja byłem po prostu bardzo młody, a nie od stary. Natomiast zupełnie to wszystko zniknęło pod wpływem rozmów. Ćwiczenia, zresztą nie tylko Małowista, wielu innych prowadzących, polegały na rozmowie o źródłach. Prawda? Krytyce źródeł, zastanawianiu się, wspólnej dyskusji i tak dalej. I ta bariera, która mi się tak na pierwszy rzut oka rzuciła, kiedy on, prawda, wszedł do sali, taki strasznie, wydawało mi się, wiekowy i tak dalej, ta bariera zupełnie znikała. To zaczęła być rozmowa niesłychanie atrakcyjna, w której ja natychmiast odkrywałem różne rzeczy, no, których się nawet nie spodziewałem. On to oczywiście nam podsuwał, prawda? Te wszystkie ciasteczka, no mówiąc, intelektualne ciasteczka. Chociaż potem, jak chodziłem do niego na seminarium, bardzo często do domu, to były i ciasteczka prawdziwe.